Teresa Żukowska. Jest to trzeci odcinek moich filmików, w którym będziemy szyć spódnicę klasyczną, którą wykonaliśmy szablon i skroiliśmy w odcinku drugim. Także robiąc materiał do nagrywania tego filmu, zauważyłam, że tego materiału jest naprawdę dużo. Także postanowiłam, że zrobię z tego materiału dwa odcinki. Będzie to trzeci i czwarty, ponieważ chciałam szczegółowo wszystko opisać, dlatego się tak uzbierało tego materiału dużo. Ale nieważne. Ważne, że one będą jeden po drugim zaraz wstawione. Będzie można od razu korzystać z obydwu odcinków i będzie to wykonanie pokazane dokładnie. Dla osób takich, co uczą się dopiero, to będzie dobrze, bo oni muszą to mieć przejrzyście, muszą mieć szczegółowo. Także myślę, że lepiej w taki sposób pokazać, aby móc coś wykonać. Także ja będę się cieszyła, jeżeli Państwo będziecie mogli jednak skorzystać z tych filmików. Także liczę, że mam parę osób chętnych do współpracy ze mną, że będziecie razem ze mną szyć i wykonywać to dzieło nasze. Także zapraszam i życzę powodzenia, żeby wszystko wychodziło dobrze. Tak wygląda moje stanowisko pracy. Tu jest deska do prasowania. Mamy również żelazko. Ono jest włączone, przygotowane. W każdej chwili mogę podejść, uprasować. Jest maszyna i jest miejsce na różne rysowanie, układanie. Także fajnie, jakbyście Państwo stworzyli sobie takie właśnie miejsce do uszycia. W pierwszej kolejności chcę pozaszywać zaszewki przodu i tyłu. Także rozkładamy nasze skrojone elementy. Osłonkę bierzemy na bok. Paseczek również. Bierzemy przody i tyły, bo tym będziemy w tym momencie się zajmować. Podszewkę również odłożymy na razie na bok. O tak. Teraz mamy tu formy przodu. Każdy sobie od formy, którą wykonał, oznaczy zaszewkę. Przód jest nierozcięty, więc ja nie rozkładam go na razie, tylko po prostu przeszpiluję tą zaszewkę. Mam zaznaczony środek, więc również sobie odmierzę i długość zmierzę sobie z formy. Mam punkcik, gdzie kończy się ta zaszewka, więc sobie wbiję szpileczkę. Odchylę i oznaczę sobie, w którym miejscu ta szpileczka będzie z lewej strony. I robię krzyżyk. Już mam oznaczoną punkty zaszewki przodu, gdzie się kończy. Teraz poprowadzę linię prostą. To będzie środek tej zaszewki. I już robimy teraz na lewej stronie. To będzie środek zaszewki. Możemy sobie spiąć szpilką ten środek, tak żeby nam było łatwo później szyć, bo ja nie chcę, żebyście fastrygowali, tracili czas na to, także będziemy przypinać szpileczkami. I ten środeczek po prostu nawet troszkę dalej możemy, żeby nie wypinać później tych szpilek przy szyciu. O, upniemy, żeby był ten środek. Dobrze zaznaczamy tę długość i teraz rysujemy lekko pod łukiem, tak jak rysowaliśmy na szablonie, linię szycia. Czyli mamy tu szerokość i do zgubienia tu
linię szycia. O, w ten sposób. Ta linia nie może być prosta. Ona leciutki musi mieć łuk i tu musimy naprawdę wyjść do zgubienia zupełnego, żeby nie był po uszyciu taki cycek odstawał, brzydko mówiąc. Ja zawsze upinam tak, żeby jechać maszyną z góry, nie z dołu, więc upinam i rysuję sobie po tej stronie, żeby móc jechać właśnie z góry. O tak. Następną upinam też środek. Włożyć. Teraz zajmujemy się tyłem. Tył również podobnie robię, także proszę to zrobić. Także mamy przygotowane już i tyły w ten sam sposób, przód i tyły przygotowujemy. Teraz szyjemy zaszewkę. Zaszewkę na samym początku mocujemy. Tam macie Państwo taki przycisk, który cofa szycie. Także proszę przycisnąć i zamocować. Koniec zaszewki również i proszę zwrócić uwagę, żeby jak najbardziej najbliżej wyjechać, żeby do zgubienia ona była. Nie było tutaj milimetra nawet na tkaninie. Musi być bardzo do zgubienia zrobione. I też mocujemy. Teraz, proszę Państwa, będziemy zaprasowywać zaszewki i ja uznaję, że to jest też taka jakby zasada troszkę, żeby zaszewki zaprasować do środka przodu i do środka tyłu. Ponieważ jak w ten sposób zaprasujemy, to tak jakby było wypełnienie naszego ciała i ta zaszewka po prostu ona ładnie się układa. A jeżeli byśmy odwrotnie zrobili, to wytworzymy taką pustkę w tym momencie przejścia zaszewki na tkaninę przodu. Także ładniej to wygląda, mniej rzuca się w oczy ta zaszewka, także według mnie powinno się zaprasowywać zaszewki do środka przodu i do środka tyłu. Najpierw prasuję leciutko po lewej stronie, żeby je przygładzić. Następnie prasuję po prawej stronie. Prasuję bardzo dokładnie, też Państwo zwróćcie na tkaninę, bo może być tak, że będziecie musieli przez jakąś ściereczkę, ale trzeba ładnie ją uprasować. I jak sami Państwo widzicie, tu koniec zaszewki naprawdę ładnie wygląda. Nie tworzy się żaden dziubek. Proszę bardzo. Ona wypełni ładnie na ciele. Także wszystkie te zaszewki prasujemy do środka tyłu i do środka przodu. Zaszewki już uprasowane. Przód możemy odłożyć. On będzie nam potrzebny w momencie łączenia przodu z tyłem. Dopiero. Także przód możemy jak najbardziej odłożyć.
Teraz, proszę Państwa, są elementy, które musimy usztywnić. I są to pod zameczek miejsce, żeby tkanina nie rozciągała i żeby był ładnie przyty zamek, to usztywniamy pod zamek. Możemy usztywnić pod miejscu rozporka, to jest zależne jeszcze od tkaniny. Jeżeli jest bardzo gruba, sztywna, nie musimy. Jeżeli jest uciągliwa, że może się zdeformować, należy usztywnić te elementy. Usztywniamy również pasek i osłonkę pod zamek. Także podklejamy teraz fizelinę. Przygotowałam sobie fizelinę, powycinałam. Są to elementy, które potrzebne są do przyklejenia. I mamy tak, paseczek. Warto powycinać, bo ona się klei i wtedy fajnie by było, żebyśmy mogli przykleić tylko na ten element, żeby nie przykleić na deskę czy w inne miejsce, bo później jest bardzo niewygodnie, jak taka fizelina jest na desce przyklejona. Tu jest pod rozporek. Mój rozporek jest długi, więc długi kawałek. Osłonka. Pod zameczek, jedna strona i druga. I druga część rozporka. Ona jest tylko wąziutka, bo nie ma potrzeby szerzej, tylko w miejscu, gdzie będziemy przeszywać. Albo będziemy łączyć z podszewką, albo będziemy wykańczać tylko ten brzeżek, także musi to być bardzo wąska, centymetr wystarczy. Państwo, którzy macie czarną tkaninę, możecie taką fizelinę kupić w kolorze czarnym. Wtedy też jest fajnie, bo nic nie widać, że jest coś białego podklejone. Ale jeśli na przykład są miejsca, gdzie też nie widać, można i białą podkleić. Także przyklejamy. To jest środek tyłu. I przyklejamy do odszycia zamka. To jest u góry. Tak do 20 cm, więcej nie ma potrzeby. Troszkę szersze niż szef, żeby tak porządnie to trzymało, więc po prostu przyklejamy. To w niczym nie przeszkadza później, że jest odrobinę szerzej. Drugą stronę przykleimy pod zameczek. Przyklejając w miejscu rozporka musimy zwrócić uwagę, żeby była to damska strona. To tak jak z zapięciem. Damska strona jest zawsze, że dziureczki są na wierzchu, a guziczek pod spodem. Więc dziurki będą na prawej stronie, czyli na prawym boku. To także zapinamy z prawej do lewej i mamy guziczki pod spodem, to będą na lewej stronie, a na wierzchu będzie właśnie prawa strona. I w ten sposób rozporek również robimy. Rozporek, zameczek, wszystkie zapięcia damskie są, przechodzą z prawej na lewo. I to jest niezmienialne. Także jak sobie tak zrobimy środek tyłu, to wiemy, że ta prawa strona musi najść na tą, więc ten rozporek, jak będzie kryty, to te zaprasowanie musi być na tym prawym. I już, żeby się nie pomyliło, przyklejamy ten większy element. Teraz możemy również zaprasować to tak, jak to już będzie na gotowo wyglądało, w ten sposób, że to właśnie będzie ten element tak zaprasowany. Już wtedy będzie nam rozporeczek leciał równo, tu 2 cm na szef. I w tym elemencie również możemy zaprasować od razu
pod zameczek. Też tak jak dodaliśmy 2 cm, więc zaprasujemy na 2 cm pod zamek. Możemy właściwie już cały szef zaprasować. Będzie uwidoczniona linia szycia. O, proszę bardzo. I to, jak weźmiecie ten element tyłu z przodu, to widzicie, że macie to prawą stronę. Bo to, że to się przesunie do tyłu, to nieważne. Ważne, że musimy widzieć, że to zakłada się na prawą stronę. Także w ten sposób możecie dokładnie sprawdzić, przesuwając ten tył naprzód, że z prawej strony jest ten element, który nakłada się na ten lewy bok. To jest jeden element tyłu. Teraz zaprasowujemy drugi, a drugi u góry, gdzie jest zameczek. Tu nie możemy zaprasować na 2 cm, bo żeby wszyć ten zamek, musimy zrobić tak, żeby nie było go widać, żeby te ząbki zamka były schowane. Będziemy w ten sposób odszywać, bo są różne rodzaje zamków, gdzie są zamki kryte, to jeszcze inaczej się szyje. Także jest tu dużo możliwości rozwiązań, ale ja obiorę tę na taką najprostszą, żebyście Państwo mogli wszyć ten zamek bezproblemowo. Także tą drugą stronę tyłu, proszę zobaczcie, to będzie ta lewa strona tyłu. Tak, jak odwrócimy, to one pójdą odwrotnie, ale żeby ułatwić Wam wszycie, do której strony co przyszywamy, to pokazuję właśnie Wam tak, bo to jak odwrócimy, to będzie z tyłu dobrze też wyglądało prawidłowo. Także tą drugą stronę pod zameczek zaprasowujemy tylko 1,5 cm, nie więcej. Te 0,5 cm zostawimy na schowanie tych ząbków, żeby nie było spod tego drugiego elementu widoczne. Zobaczycie to w trakcie szycia Państwo. No i tak zaprasujcie ze 20 cm i do zgubienia proszę wyjść. 20-22 możecie zaprasować, żeby było o coś takiego. Później tu albo nadetniemy, albo po prostu zostawimy tak zaprasowane pod kątem wychodzące, nie? Tu dół rozporka, w sumie na razie nic nie robimy, tu możemy tylko przykleić ten wąziutki element fizeliny i to wszystko. I tak zostawiamy. W przodzie nie podklejamy nic, tyły mamy podklejone wszystkie elementy, czyli do rozporka, gdzie potrzeba i pod zamek. Także tyły możemy odłożyć już też na bok. Teraz podkleimy pasek i osłonkę. I teraz paseczek składamy na pół i również go zaprasowujemy. Równiutko na pół. Porządnie go. Możemy leciutko go uformować, o tak, czyli ten brzeg, który będziemy wszywać, możemy troszkę tak rozciągnąć. On utworzy taki łuk, który dla kobiet to jest bardzo dobry, bo wtedy bardziej pasek u góry przylega do ciała. O tak. On, tkanina, która pracuje, nie jest za sztywna, on fajnie się tak da naciągnąć. O. Taki lekki łuk można zrobić. Teraz ten paseczek wyrównamy, bo w momentach, gdzie jest troszkę krzywo, możemy go wyrównać, żeby był jednakowej szerokości. I zostawiamy już do dalszej obróbki. Teraz osłonkę jeszcze przykleimy.
osłonkę również na pół. Tak jak paseczek składamy na pół. Możemy teraz ładnie, lekko pod kątem uciąć, bardzo leciutkim. I można go zwężyć troszkę, tą osłonkę. O tak. I mamy osłonkę. Teraz, proszę Państwa, już mamy przygotowane te elementy i musimy te elementy obrzucić, zabezpieczyć brzeg, żeby te niteczki się nie strzępiły. I teraz osoby, które mają overlock, no to będą miały bardzo ładnie zabezpieczony ten brzeg, a osoby, które mają tylko maszynę tą domową, gdzie jest zygzak, to również wygląda dobrze po oczyszczeniu tych niteczek, nie wygląda całkiem źle, można lekko, gęsiej ustawić ten zygzak, można szerszy i gęściej, będzie też również ładnie. Obrzucamy osłonkę razem, tak jak ona wygląda. Obrzucamy jedną stronę paseczka, tylko jedną. Drugą nie obrzucamy, bo ona będzie wszywana i będzie schowana, także tylko jedną stronę. Obrzucamy środek tyłu w tym momencie i drugi środek tyłu. Przodu nie ruszamy, tam nic nie robimy na razie. Przód zostawiamy do łączenia dopiero jak będziemy łączyć przód z tyłem. Także zapraszam do obrzucenia tych elementów. Teraz bierzemy podszewkę tyłu, bo teraz jest najłatwiej nam dopasować to. Ja mogłabym od razu to zrobić, ale ze względu na Państwa, że Wy się uczycie, to pokażę, jak zrobić tak, żeby nie pomylić się, którą stronę wyciąć. Także bierzemy pod uwagę, że podszewka będzie prawa strona na wierzchu, że jak spódnicę odwrócicie, ona będzie na wierzchu. Więc tak. Mamy lewą stronę spódnicy i lewo do lewej przykładamy podszewkę, czyli jest to ten bok i ten bok. O. Tak ona będzie wyglądała po uszyciu. I czyli tego boku nie ruszamy, bo on będzie, jest cały wypełniony, więc ona będzie odszyta równo z tym brzegiem. O tak. Więc tego kawałka nic nie zmieniamy. Możemy go odłożyć, tą podszewkę, żeby tu nie wyciąć. Ona pozostaje tak, jak powinna. A tą drugą stronę musimy wyciąć odpowiednio, żeby ta podszewka pasowała. Więc możemy zrobić tak, że przyłożymy równiutko do boku tę podszewkę, żeby ułatwić Wam, żebyście wiedzieli, ile wyciąć tu. O, to tak by wyglądała, że tu jest właśnie szew, to to musi zostać, ale tu mamy tyle za dużo jej. Ale po przyłożeniu do boku, że jest jej tu równiutko, możemy zaznaczyć, gdzie będzie szycie. I także zaznaczam, że tak, tu centymetr zabierzemy i tu będzie środek szycia, ale jeszcze musimy na podszewkę dodać centymetr, więc weźmiemy, dodamy tak. I ten kawałek równiutko musimy odciąć. Także możemy zmierzyć ten kawałek. Tu powinno być 10 cm, ponieważ dodaliśmy 6 cm i jeszcze po zaprasowaniu tego weszło następne 6, to jest 12, ale musimy odjąć szew, czyli minus 2 cm, bo tu będziemy doszywać, tu musimy na ten szew uwzględnić, więc będzie 10 cm. 12 minus 2 jest 10. I czy nam tak wyszło? Oczywiście wyszło nam w sumie 10 i
te 10 cm równo odmierzamy i wycinamy tak, żeby można było doszyć do tego elementu. Także proszę bardzo, odmierzamy tylko na podszewce, bo tylko będziemy mierzyć z podszewki. O tak, tak wygląda odmierzone, ale ja troszkę obniżę w dół, żeby tu też dodać na szew, bo będziemy tu doszywać do tego elementu. To jest troszkę takie trudne, ale jeżeli Państwo będziecie dobrze obserwować, na pewno uda Wam się to zrobić. Więc od tego momentu, gdzie jest to wycięcie, obniżamy. Ja dam 3 cm, dlatego że troszkę dam luzu w górę, żeby też można było po prostu dobrze to mieć taki luz. Tak, właśnie wycinamy. I tu jest bardzo ważne, żeby tej strony nie pomylić, bo jeśli pomylimy, no to już nie będziemy mogli doszyć. Będziemy musieli skrócić podszewkę czy drugą, po prostu o tak. I teraz już mamy właśnie, zobaczcie Państwo, przyłożymy, to mamy na wszystko, co potrzebne. Ona jest tu do brzegu, tu mamy na szew, o proszę bardzo, bo odchylamy, jest jeszcze materiał, więc tu mamy na szew i tu mamy również jeszcze na doszycie. Nie wycięliśmy za wysoko, mamy również na doszycie. Także jak będziemy łączyć tą podszewkę, bo podszewkę będziemy łączyć z tym elementem, z drugim elementem podszewki, to po prostu będzie na doszycie, bo będziemy po prostu szyć w ten sposób, że będzie wszystko tu dobrze wyglądało. O tak. Ale to podszewkę będziemy później szyć, więc Państwu jeszcze dokładnie wytłumaczę. Także teraz zajmiemy się szyciem wierzchu i będziemy teraz szywać zameczek. Ale już podszewkę przygotowaliśmy, także już nie będziemy mieli trudności. Teraz, proszę Państwa, będziemy wszywać zameczek i łączyć środek tyłu. W pierwszej kolejności będzie przyszycie zamka. Przyszywamy do tej części, gdzie zaprasowaliśmy 1,5 cm, przyszywamy ten zameczek w taki sposób, żeby tu można było jechać po taśmie, wszywając pasek, a nie po ząbkach. Także w ten sposób, żeby było wypuszczone troszkę samej taśmy. I przypinamy. Robimy wszystko ze szpileczkami. Ja przypinam w taki sposób, żeby w trakcie móc je wypiąć, w trakcie szycia. Szkoda czasu na zabawę z fastrygowanie, także będziemy w ten sposób uczyć się szyć. O tak. I mamy przypięte. I teraz, jak widzimy, koniec zameczka, taki metalowy zakończenie. Niektórzy mogą mieć plastikowe, ale no, w tym momencie, jak jest koniec zameczka, przyszywamy na milimetr od tych ząbków. I proszę zobaczyć, zameczek został przymocowany. Tu w tym momencie możemy naciąć, to nie przeszkadza, także bo to będzie wszyte i nie będzie widoczne. O proszę. I szef nam się rozłoży. I tak nawet dobrze zrobić, żeby po prostu było tu gładko. Teraz proszę Państwa, mamy przymocowany zameczek do jednego elementu tyłu. Teraz w tym momencie będziemy łączyć te elementy dwa tyłu, żeby dalej kontynuować szycie. Także
ten element z zameczkiem kładziemy prawą do wierzchu. Drugi element kładziemy prawa do prawej i mamy lewą na wierzchu. O. I w ten sposób teraz mamy tu zaprasowaną linię i to będzie linia szycia. Ładnie składamy tak, żeby całe te tyły były równiutko ułożone, żeby nie były poprzesuwane. Żeby zaszewki pasowały tak, jak to Państwo powinniście zrobić. Tu dokładność powinna być, jest ważna, bo każdy milimetr będzie przesunięcia, później etap końcowy będzie widoczny, że coś tam niedokładnie zrobiliśmy. I teraz przypinamy szpileczką. Jeszcze tu sobie zepnę, żeby mi nie przesuwało się. I w sumie wystarczy. Może jeszcze górę przypnę, chociaż na razie tu do góry nie będziemy szyć. Tylko będziemy szyć tak ze 2 cm poniżej na rozporku już. O tak. I tak, mamy zaprasowaną tą linię szycia, więc po tej linii będziemy szyć. Ale od tego momentu tu mocujemy. Tak nie przeszywamy, tylko tak, mocujemy, tu zaznaczamy tylko do jakiego momentu i po tym linii zaprasowanej szyjemy tu do tego metalowego zakończenia w zameczku lub plastikowego. Tu widać, do momentu, gdzie tu nacięliśmy, to do tego momentu szyjemy. O. I będą połączone dwa elementy tyłu. A tu góra, ona jeszcze na razie w tym momencie nie będzie przyszyta. Także przyszywamy ten element tyłu. I proszę, mamy tu zaszyte do tego momentu. Wypinamy szpileczki. Obcinamy nitki. Bardzo ważna jest taka czystość szycia, gdzie nigdzie nie fruwają nitki. Ja tego bardzo nie lubię, więc jak się nauczymy, tak będziemy robić zawsze. Teraz, proszę Państwa, mamy w ten sposób to wygląda. I teraz już możemy to przymocować, tą listewkę. Ona się tu bardzo fajnie tak trzyma. Jeżeli chcecie Państwo, możecie to przypiąć, ale obetniemy tą nitkę, bo mi przeszkadza. O, ona jest praktycznie równa z tym szwem tutaj obrzuconym i możemy przypiąć, jeżeli chcecie sobie, tam w jednym czy w dwóch miejscach i teraz po tej taśmie szyjąc, mocujemy do tego elementu drugiego. A mamy w ten sposób przymocowany zamek, ale jeszcze musimy przystemnować po wierzchu, żeby to trzymało, żeby dobrze trzymało, więc tak to będzie wyglądało. I tu zauważcie Państwo, że mamy przykryte ząbki, fajnie, nie widać i jest estetycznie. Przypinamy sobie szpileczką ten brzeg, żeby ładnie nam się nic tu nie skręciło. I rysujemy mydełkiem linię szycia. Tu mamy odchylenie, o, wiemy do jakiego momentu, więc zaznaczamy sobie, że tu do tego momentu będziemy stemnować. I proszę bardzo, mamy 2 cm tam szew, więc tak około 2, żeby nie szerzej, żeby chwycić to, więc możemy to zrobić na 1,5 cm, odszyć taką listewkę.
Tak jak ja narysowałam sobie, będę po tej linii szyła. Tutaj nic nam się nie otwiera, zamek jest schowany i nie jest widoczny. Obcinamy niteczki. Proszę bardzo. Teraz go otwieramy i do tego elementu, do tego połowy tyłu przyszywamy osłonkę pod zamek. Tak, żeby ten zameczek, który jest z tej strony tak wyglądający, żeby można było przykryć. Bierzemy osłonkę i przykładamy o ten sposób, żeby cały ten zameczek przykryć. I tu, żeby też ładnie wyglądało, o, proszę bardzo, dlatego, że tu ta listewka jest też potrzebna nam po to, że jak wszyjemy pasek, to będzie pasek wydłużony w tym momencie i będzie możliwość przyszycia guziczka. Także ta listewka jest osłonką taką, że w razie, gdy zepsuje nam się zamek, nie widać nam od razu gołe ciała, ale dlatego też, żeby było na co przyszyć guziczek. Tak to wygląda. Teraz możecie sobie Państwo przypiąć. Teraz możemy tu u góry ładnie wyrównać, żeby ta linia była bardzo równa. O tak. To co zbędne obcinam. I mamy środek tyłu bardzo ładny i mamy wszyty zameczek. Po otworzeniu mamy ładnie zabezpieczony i mamy po doszyciu paska miejsce na przyszycie guziczka. Tu mamy zameczek wszyty i jeszcze tylko musimy zamocować rozporek, żeby on trzymał się. Musimy to zrobić na płasko teraz jeszcze, zanim przodów nie połączyliśmy z tyłem, dlatego, że jest to wygodne. I zobaczcie, mamy, tak wygląda rozporeczek. Myślę, że mój rozporek nie będzie za długi, bo już widzę, że będzie odpowiednia długość, nie będzie mi za mocno się rozchodził. Także nakładamy go ładnie, tak, żeby ten spód jeden na drugi się ładnie nachodził. Zwracamy na to uwagę, żeby to było w ten sposób, żeby on później się tak nie rozszerzał brzydko. Musimy tak zamocować, żeby ta linia później rozporka była ładna. O, tak. Tu mamy koniec szycia. Zaznaczamy sobie mydełkiem. Przypniemy jeszcze ten rozporek, żeby on był dobrze ułożony. Jest już, to żeby tak został w trakcie mocowania. Przypnę to w paru momentach. O. I najbardziej w momencie, gdzie będę mocowała go. Pamiętając, że nie doszywamy tu do końca, bo będziemy doszywać podszewkę, musimy mieć miejsce na doszycie tej podszewki. Więc tak z 1,5 cm nie doszywamy. I robimy takie prostą linię pod leciutkim kątem. Także nie łukowata, ani tego, tylko prosta linia pod kątem. O, w ten sposób. I
mocujemy ten fragmencik mały. Mamy już przód i tył zrobiony. Możemy łączyć te dwa elementy ze sobą. Mamy tył uszyty, tu jest góra tyłu i zawsze na tył nakładamy przód. Prawa strona jest w środku, bo będziemy szyć po lewej, to normalne, więc kładziemy tak tył, na to nakładamy przód, prawa do prawej i zobaczcie Państwo, tu praktycznie nam się wszystko zgadza w szerokościach i czyli zrobiliśmy to, bynajmniej ja zrobiłam, dokładnie tak, jak robiłam konstrukcję. Tu boki mi się zgadzają, góra praktycznie też mi się zgadza, tam 2 mm to jest niewiele. Praktycznie wszystko mi się zgadza tak, jak powinno być. Teraz ważny jest ten punkt. Tu góra spódnicy. Nie możemy zrobić tak, żeby tył był niżej, a przód wyżej, bo wtedy ona będzie nam się tu źle układała. Musimy ten punkt zrobić tak, żeby one były równe, a tu boki, ewentualnie jak coś się przesunęło, to możemy to ściąć, ale tu ten środek, ta góra musi być ładnie równo, tył z przodem. Ewentualnie przód może być odrobinę niżej, to nie przeszkadza, ale nie może być wyżej. I teraz będziemy upinać szpilki. Ja upinam w ten sposób, żeby później od razu szyć i nie, żebym nie musiała wyciągać tych szpilek, tylko później jedną linią pojadę sobie. Wyjdą jakieś nierówności, że będzie któraś część troszkę węższa, druga szersza, to proszę tak to ułożyć na płasko i to po prostu wtedy się zetnie, wyrówna. Takie drobne niedociągnięcia mogą być. Jeżeli będziecie Państwo dokładnie kroić i dokładnie szyć, to będzie bardzo mało takich niedociągnięć. Dobrze, teraz mamy upięte szpilkami i rysuję kredą, mydełkę, moje wymiary, które zdjęłam, czyli najważniejszy wymiar w pasie, bo on praktycznie, jeżeli dobrze zdjęliśmy, to on się nie zmieni. Tu możemy wtedy przy spódnicy od razu wszyć pasek, bo on się, po prostu ten wymiar nie powinien zmienić. Także każdy oznacza swój wymiar w pasie. I wiemy, że daliśmy po 2 cm i to powinno się sprawdzić, a jeżeli nie, no to po prostu coś nie tak zrobiliśmy, ale powinno tak być. Teraz na linii bioder również biodra sobie oznaczymy szerokość, żeby tą linię jak najprawdziwszo przeszyć. Pamiętamy, że jeżeli jest tkanina sztywna, która nie uciąga się, ten luz na bioderkach zostawić. Jak będziemy robić miarę pierwszą, to będziemy wtedy dopasowywać tak, jak powinno być. A jeżeli jest tkanina uciągliwa, możemy nie dodawać tego luzu na bioderkach, bo wtedy jeszcze może i tak będzie za szeroka, bo tkaniny uciągliwe mają to do siebie, że później jeszcze są za szerokie i trzeba wszywać. Tu ciągniemy już ten szef 2 cm do samego dołu. Teraz szyjemy po linii, którą oznaczyliśmy. Thank you.
rozprasujemy te szwy, żeby można było zrobić miarę odpowiednio. Nie prasujemy mocno, bo jeszcze może będziemy wszywać po takiej miarze, będziemy wiedzieli, czy spódnica jest już dobrze dopasowana, czy nie. Także delikatnie rozprasowujemy, żeby ona też miała jakiś tam wygląd. Teraz spódnicę szytą zostawiamy na bok i zajmiemy się szyciem podszewki. Dalsza część szycia będzie w odcinku czwartym, także proszę przełączyć sobie na ten odcinek. I myślę, że do tej pory Państwo nie mieliście problemu z wykonywaniem tej spódnicy, że wszystko dobrze szło, także bardzo bym się cieszyła, jak tak właśnie będzie. Także zapraszam do odcinka czwartego, żebyśmy mogli dalej kontynuować szycie. Zapraszam.